Myślę, że wszystkich niedowiarków zaskoczyłeś swoją postawą. Widać było, że robisz wszystko, co możesz, oddałeś serducho i wszystko, co miałeś najlepsze, pokazałeś w tej walce. Powiedz, jak ty się czujesz teraz? Już troszkę, już jesteś w domu, kilka godzin odpocząłeś. Powiedz, jak ty to widzisz? Kilka godzin już odpocząłem, aczkolwiek cały czas wszystko mnie boli, bo to jednak 12 rund ciężkiego wysiłku, bo naciągane mam ścięgna, ta lewa ręka jednak jest w dalszym ciągu kontuzjowana, no jednak pogłębiła się ta kontuzja teraz, spuchła mi ręka. Jutro jadę właśnie zrobić badania, wszystkie tomograf, tam USG zrobić, będę wiedział już trochę więcej, co z tą łapą jest, bo jednak zawodnik leworęczny musi być w pełni zdrowy i ta lewa ręka musi chodzić jak maszyna. No, chciałem się pokazać i mówiłem cały czas, że ja chcę tam zwyciężyć w tej walce. Dążyłem do tego, ale w połowie rundy, właśnie w połowie tej walki, w sumie koło szóstej rundy, jednak ta kontuzja się pogłębiła i trener nastawił mnie praktycznie na ten prawy sierp, prawy prosto, musiałem iść cały czas do przodu, no i myślę i jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że tym wszystkim niedowiarkom, niektórzy mówili, że przegram przed czasem, że do czwartej rundy zostanę znokautowany, a jednak tak się nie stało i pokazałem, że stać mi jeszcze na dobry boks, aczkolwiek jak dopiero wyleczę te kontuzje, które mnie męczą cały czas, to wtedy dopiero pokażę, że w jakim stopniu mogę dawać i jakie fajne walki. No właśnie, tak pierwsze cztery, no może pięć rund jakby oddałeś pola. Mówisz, że kontuzja odnowiła się koło piątej, szóstej rundy, tak? Tak, tak. No i tak paradoksalnie, ja ci powiem, że paradoksalnie to po prostu zacząłeś lepiej boksować, no, zacząłeś mieć inicjatywę. No na początku, tak jak stwierdziliśmy z trenerem, trzeba było uważać na te jego bezpośrednie prawe czy prawe podbródki. On był w początkowej fazie bardzo niebezpieczny i tak mnie nastawił mu narożnik, żeby na początku właśnie uważać, póki on jest bardzo świeży. Ale kiedy widziałem, że on już zaczyna brakować mu siły, to wtedy ja ruszyłem podwójnie. Ja tak naprawdę podczas tej walki nie zwracałem uwagi na tą moją lewą rękę. Ja mówię, że dopiero jak ona mnie boli, to trudno. Trzeba wyłączyć ten ból. No bo to adrenalina pewnie, tak? Tak, tak. Trzeba wyłączyć ten ból, po prostu bić tą ręką, a wtedy dopiero po niej, po walce. Wtedy będę to naprawiał i wtedy będę z nią wszystko robił, ale to trzeba, mówię, że na walkach wyjazdowych trzeba dać troszeczkę więcej z siebie niż to możliwe. No i tak się starałem, no. Ale to jak widać, ta walka była już chyba z góry ustalona i werdykt, bo oni jeszcze jak nie usłyszeli tego werdyktu, to zaczęli się cieszyć, ubierać mu te pasy, no to ja już wiedziałem, że coś tutaj nie gra. No tak, tam, nie wiem, to było właśnie w szóstej rundzie wszedł w prawy. Nie pamiętam dokładnie, to chyba była szósta runda, wszedł taki mocny prawy, jakby trochę zamroczyłeś go tym prawem, on się nie spodziewał uderzenia tak mocnego z prawej ręki. Tak, dość mocno go trafiłem wtedy, troszeczkę też nie było u mnie takiego wykończenia tych akcji wszystko. Biłem tą lewą i jednak ona mi cały czas kuła, nastawiłem się na ten sierpowy, a on już te sierpowe dość dobrze bronił, bo to też nie był głupi zawodnik. Bardzo doświadczony, prawie dwa razy bardziej doświadczony na zawodowych ringach niż ja. Dlatego zauważył, że jeśli ja, że już mam mniej piję lewą ręką, a cały czas uderzam te sierpowe, no to jednak się zaczął dobrze na nich po nich zasłaniać, ale jednak rzeczywiście trafiło go i to dwa albo trzy razy wyczułem, że po prostu trafiłem go dość mocno i ale nie udało się wykończyć tego przed czasem, no bo jednak jest to cwaniak, jest to rutyniarz w boksie zawodowym, no i nie dał się wykończyć przed czasem. No rozmawiałem przez chwilę z Andrzejem Widrukiem i mówił, że byłeś tak nastawiony i żeby nie ta kontuzja, to plan był taki, że chcieliście go wykończyć właśnie przed czasem, żeby nie dać sędziom szans. Nie dać sędziom szans, tak? No tak, dokładnie. Ja to już na samym początku najbardziej obawiałem się właśnie tylko i wyłącznie sędziowania, bo ja wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany kondycyjnie i przede wszystkim mentalnie i jechałem tam po zwycięstwo. Nie bałem się w ogóle tego Krasniczego, tylko bałem się jedynie sędziowania niemieckiego. No i rzeczywiście tak było. No i obawy się sprawdziły. No tak właśnie, no gdyby nie ta kontuzja właśnie, no ale teraz można sobie tak gdybać, prawda, ja muszę ją wyleczyć po prostu już na 100% i wtedy jak będę jechał gdzieś za granicę, znowu próbować dostać się do tych największych szczytów, no to będę już w pełni zdrowy, będę wiedział, że mogę kopać tą lewą ręką tam jak kiedyś, bo ta lewa ręka musi być u Majkuta, ona jest kluczowa w takich właśnie walkach jak ta.
ta prawa ręka klucze, to ona no nie zrobi za dużo. Sama jedna. No jedna ręki bandyta nic nie zrobi niestety, no ale... No tak. Andrzej jeszcze wspominał, że dużo, długo jeszcze po walce przychodzili do was ludzie i gratulowali takiego występu. No, to jest właśnie akurat miłe, że nawet tam ludzie robili sobie zdjęcia ze mną, cały czas gratulowali tego wyniku i niektórzy sami podchodzili do mnie, nawet z niemieckich kibiców, że ja tą walkę powinienem wygrać. Tak naprawdę, że no, gdzie indziej, gdziekolwiek indziej, już nie chodzi tylko o Polskę, gdzie bym walczył, to no to zwycięstwo byłoby raczej na moją korzyść, bo jednak wiadomo, no może te cztery pierwsze rundy były jakieś takie remisowe, ale wiadomo, przy walkach o pas remisowych rund się nie daje, to tak. Nawet jak daliby na jego korzyść, no to wiesz, zostaje jeszcze... No resztę wygrałeś. Dlatego ja chciałbym, żeby ktoś zobaczył na przykład na statystyki zadawania tych ciosów. Tak naprawdę w rundach to może on zadawał 4-5 ciosów, a ja tych ciosów zadawałem 3 razy więcej niż on. Może nie każdy był taki czytelny, ale tych ciosów było naprawdę... Przeszkadzałeś mu, prawa ręka chodziła. Widać było też, że jesteś w lepszej kondycji, jesteś lepiej przygotowany zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Tak mi się wydawało właśnie. Oni tak cały czas mówili, bo jak rozmawiałem tak samo z kilkoma redaktorami, tam po stronie niemieckiej, no to mówili, że Krasniczy to jest jego główny atut, że on ma bardzo dobrą wydolność i bardzo dobrą kondycję. A tutaj jednak te ciosy na dół troszeczkę zabrały mu tego oddechu i widać było, że w końcowej fazie on był troszeczkę słabiej dysponowany niż ja cały czas. Mnie niosło tak samo ta motywacja do tego, do zwycięstwa, ta adrenalina, to jednak cały czas mnie podnosiło na duchu. No i tak samo jak mam wszystkich kibiców przeciwko sobie, to jednak mnie to napędza, to mnie nie stresuje. To daje kopa. Dokładnie kopa. No już tak bez przesady, ja ci powiem, że troszkę tych kibiców jednak masz, a tak mi się wydaje, że po tej walce będziesz miał ich jeszcze więcej. Tak, no właśnie to mnie bardzo cieszyło i na pewno z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim kibicom. Z tych wszystkich informacji, z wszystkich wiadomości, których dostałem, jest naprawdę to bardzo miłe, że podobała się ta walka, no i troszeczkę tą gorycz porażki mi tak przesładza to właśnie, że tylu kibiców jest jednak za mną. Powiedz teraz, co z ręką, co dalej? Zobaczymy. Jutro jadę na badania właśnie, zrobić sobie tomograf, zrobić USG, zobaczyć jak ona tam wygląda, bo na razie ona mnie boli, ale zobaczymy, czy będzie trzeba to operować jeszcze raz, czy wystarczy jakaś tam rehabilitacja. No ja muszę ją doprowadzić do 100% sprawności, no bo bez tej ręki to naprawdę te boksy to nie mają sensu i trzeba ją wyleczyć. 100%, jednak ta kontuzja się dość długo za mną ciągnie właśnie, ale czas doprowadzić to do końca już. Słuchaj Darek, tego ci życzę. Zaraz pewnie święta, trochę czasu z rodziną, także odpoczywaj, regeneruj siły. Wszystkiego najlepszego na święta ode mnie i od całej redakcji. No i do zobaczenia na treningu. No, wzajemnie dzięki, dużo zdrowia, szczęścia dla was i dla całych rodzin, dla wszystkich kibiców na pewno. Dzięki jeszcze raz.